Ćwiczenie pierwsze. Cztery bile przy bandach. Czas przejść do ćwiczeń, wykorzystując poznane tajniki zagrań. Na początek musimy wbić do łuz cztery bile. Trzymamy się zasady, że wbijamy od najniższej do najwyższej, czyli od jedynki do czwórki. Technika strzału – uderzenie w dół bili białej. Ćwiczenie drugie. Rotacja postępowa. Kolejne zadanie to wbicie trzech bil z zastosowaniem uderzenia w górę bili białej. Zwróćmy uwagę, jak ważna jest tutaj siła strzału. Ona reguluje, gdzie zatrzyma się biała. Ćwiczenie trzecie. Rotacja wsteczna. W tym ćwiczeniu bile stoją identycznie jak w poprzednim, ale musimy je wbić do jednej łuzy. Przynajmniej dwa razy musimy zagrać w dół bili. Ćwiczenie czwarte. Cztery bile w linii. Teraz spróbujcie z taką lekkością wbić cztery kule do jednej łuzy. Skok. Skok to nie jest strzał dla początkujących. Szkoda sukna. Aby go wykonać, trzeba uderzyć w górną część bili białej. Stół musi mieć kamienną płytę, a trenujący dobry sprzęt. Zawodnicy do tego zagrania używają specjalnych krótkich kijów z twardymi kapkami. Jednocześnie nie jest dozwolone uderzanie białej bili od dołu, tak zwane unoszenie na kiju.